24 listopada w Kościerzynie przy ulicy Księżycowej, pomimo trudnych warunków pogodowych, miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych, rodzinnych domów dziecka, zaprojektowanych z myślą o 28 wychowankach, w tym dzieciach niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Mamy dwa piękne domy, dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 28 wychowanków na poziomie 450 metrów każdy. Pokoje z łazienkami, z pięknym salonem, z jadalnią, z wyspą, z miejscami do wypoczynku. To wszystko powoduje, że dzisiaj jestem bardzo dumna i bardzo zadowolona, tym bardziej, że pozyskaliśmy na tą inwestycję w postaci tych dwóch domów budowanych jednocześnie przez jedną firmę aż prawie 97% środków zewnętrznych. Są to lustrzane odbicia projektu, to są takie same domy na ulicy Księżycowej. Dzieci same wybrały nazwy. Jeden dom nazywa się Pod gwiazdami, drugi dom Księżycowy. To wszystko dzisiaj, patrząc na miny, zachowanie dzieci, mogę śmiało powiedzieć, że spełniliśmy z Zarządem Powiatu Kościerskiego, z Radą Powiatu Kościerskiego oczekiwania naszych podopiecznych. Inwestycja o wartości 10 milionów złotych została sfinansowana przez Powiat Kościerski dzięki wsparciu funduszy rządowych.